Raz, dwa, trzy. Ona czuje we mnie pieniądz. Pa, 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 pa. Wystroiła się jak Beyoncé. A-a. Jestem sobie na lekcji w liceum i zaczynam opowiadać o tych rekolekcjach. No nie, że były za 0 zł, że kto nie miał pieniędzy, to mógł na nie jechać, ponieważ znajdowaliśmy sponsorów. Ale w tym miesiącu, czyli w lipcu, jak był pierwszy turnus, okazało się, że tych pieniędzy troszeczkę zabrakło, bo aż 7 tysięcy. No i mówię, że zaczynamy się modlić, wierząc, że Bóg rządzi nie tylko Puławami, ale i Azotami, Polską i Europą i całym światem. I zaczynamy dziękować za te pieniądze, które na pewno dostaniemy, no nie? I brakuje nam 7 tysięcy i zbliża się dzień, w którym mamy zapłacić za autokar, za pobyt tam w tym budyneczku. I nie ma wciąż tych pieniędzy. Ja piszę ogłoszenie na Facebooku, że kto chce, to może zapłacić 450 zł za jedną duszę. Płacić na moje konto z dopiskiem rekolekcje będzie super. I okazuje się, że odzywa się jakaś dziewczyna, której ja za bardzo nie kojarzę. Ona studiowała teologię z nami na roku i mówi, że mieszka w Irlandii, może w sumie to z mężem coś wykombinuje. A ile nam brakuje, a co to za rekolekcje? I zaczynam jej wszystko tłumaczyć. Wysyła nam pieniądze. Około 3000 zł polskich, trochę nam brakuje do końca. I ostatni dzień, w którym my mamy zapłacić te pieniądze, dzwoni sosnowski Arek do mnie i mówi: ty, wiesz co, jest ksiądz, który właśnie z Lublina przeleje nam 5000 zł. Ha, a jednak dzień przed terminem mieliśmy już wszystkie pieniądze, mogliśmy je zapłacić, nie? Ale mówię to samo właśnie na lekcji. I już widzę minę tego chłopaka, który siedzi w ostatniej ławce, nazywa się Oskar Leszczyński, po lewej stronie i mówi: proszę pana, to bajki są, no bajki, nie? Ja mówię, że łatwiej jest znaleźć 8 tysięcy jednego dnia, niż nawrócić człowieka. Czy wielbłąd przejdzie przez ucho igielne? Mówił Jezus, no nie? Są rzeczy niemożliwe, które się dzieją, po prostu. My z bajkowego świata. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg. 14 października zapraszamy na Chrystotekę, taniec, muzyka, świadectwo, jedzenie, modlitwa. Dobra zabawa, zapraszamy. Bartusiu, sabotuje! Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny.